Witam Was serdecznie. No to podmianka w mojej 450-tce. Mogę mówić w końcu głośniej, bo jestem sama w tej chwili. Wszyscy w pracy, a ja mam niedzielę wolną wyjątkowo. Zobaczcie sobie, że no podmiankę trzeba było zrobić już 2 tygodnie różnicy i jednak przy tak dużych zwierzakach podmianka musi być. Robię ją zawsze minimum 50%, czasami ciut więcej. Rybom się nic nie dzieje. Mimo, że są 2 skolary, paletek już nie ma. Paletki wydałam, bo to było bez sensu, były 2 i w ogóle się męczyły, nie za bardzo wiedziały, do którego stada się dołączyć, czy dołączyć się do tej pary skalarów, czy może do towarzystwa tajgerków papuzich, a może do akar. No ale jakoś nie mogły sobie przyjaciół znaleźć, ciągle się chowały po kątach, poszły do innego domu. No, klariasy, tak jak wspominałam wcześniej, zamierzam je sprzedać, ale póki co chętnych nie ma, za darmo nie oddam, no bo to są zwierzaki, które lubię. Krzków nie robią, są tutaj od małych, od 6-7 cm, od naprawdę dzieciaczków. Rosną niewyobrażenie szybko, ale no, jak wiemy, jak jest większy litraż, no to te gatunki, które mają mieć większe rozmiary, to te rozmiary większe osiągają. Trzeba o tym pamiętać. No, ja nie proponuję nikomu klariasa do mniejszego akwarium, bo miałam wcześniej 200 litrów. Też mi w sklepie zoologicznym powiedziano, jak pierwszy raz w ogóle klariasy nabyłam, że jak będzie 200 litrów, to klarias nie osiągnie wcale 40 cm, bo nie będzie miał przestrzeni, więc ich nie osiągnie. Nieprawda. Osiągnęły poprzednie klariasy 50 cm, ale przyjechał specjalnie po mnie pan Zerawicza. Nie wiem, czy trafiły faktycznie do akwarium 2,5 tysiąca litrów, tak jak było mówione, czy też może skończyły tak, jak ich rodziny poza naszymi granicami kraju, nie w akwariach, bo jest to ryba jadalna. Więc być może skończyły jako jedzenie. Ciężko mi powiedzieć. Dlatego też nie chciałabym oddać ich pierwszemu lepszemu, bo to też nie o to chodzi, żeby zwierzak, którego wyhodujemy, z którym mamy kontakt, a naprawdę są dosyć pozytywnie nastawione, żeby trafił na patelnię, bo to nie o to chodzi. Nie po to mamy pasy, nie po to mamy tych naszych wodnych przyjaciół, żeby ich jeść. Tak? Z tego na przykład powodu też nie jem mięsa królika, bo mam 2 króliki miniaturki. Nie tylko króliki, mam dużo zwierząt w domu. I nie zjem królika, bo nie mogę zjeść zwierzaka, którego głaszczę, nadaję mu imię, a za chwilę innego, który wygląda identycznie, mam po prostu zjeść na obiad. Nie, jeszcze raz nie. Jem mięso, ale nie jem takiego mięsa, z którym rozmawiam i które głaszczę. Tutaj jak widać, woda sobie pięknie leci. Mam to usprawnione, bo dzięki temu, że jak już wspomniałam na innym filmiku, mąż zrobił mi pompę, która wypompowała mi wodę, nie muszę nosić już wiaderkami. Teraz mam podłączony wąż do kranu. Mam to szczęście, że nie mieszkam w samym mieście, mieszkam pod miastem. Nie mamy wodociągów miejskich, mamy z mniejszej miejscowości. Więc jak rozmawiam z moją przyjaciółką, to ona mówi, że niestety mieszkając w dużym mieście, jej na przykład niektóre ryby czasem padają, bo robi też podmiankę z kranówki z nieodstanej wody i ta woda się nie nadaje do zwierząt wodnych. Powinna odstać, żeby ten chlor, który dodają, odparował. Moja woda jest, widać, troszeczkę lepsza, ale też się zdarzało, że wodociągi wywinęły jakieś numery, puściły coś czyszczącego w obieg. Nikogo o tym nie uprzedzili. No i tak było na przykład, jak padły mi ziemiojady, których miałam 10, w tym dobraną parę. I niestety kolejnego poranka się okazało, że wszystkie nie żyją po podmianie. W tej chwili, być może dlatego, że są gatunki, które są bardziej wytrwałe, nie mam już tych delikatnych zwierzaków, bo są zwykłe zbrojniki, tak zwane ancytrusy, różne, L144 i zwykłe szeraczki, ale są też snołki, są redy. Plekostomusy, no to nie muszę mówić, bo je widać. Tajgerki też się trzymają, kupiłam 4. Powiem Wam, że naprawdę w dobrej cenie kupiłam, mogę polecić tutaj sklep w Poznaniu,
Jest to chłopak z pasją, który jest właścicielem tego sklepu, Aquafis na ulicy Grunwaldzkiej. Mają niesamowitą wiedzę. Jest to człowiek, którego znam od wielu, wielu lat. Wiele ryb już od niego kupiłam. Nigdy nie mogłam narzekać, jeżeli cokolwiek padło, to z mojej winy, a nie dlatego, że były z kiepskich warunków. Bo warunki naprawdę są doskonałe. Dbają o jakość wody, mają ogromny wybór zwierzaków, mają ogromną wiedzę, potrafią przekazać informacje na temat tego, co się kupuje. Te gierki kupiłam po bodajże 36 zł. Jest to bardzo mało, bo znam też sklep też w Poznaniu, zoologiczny, który zajmuje się ogólnie zoologicznymi sprawami. I mają i pokarm dla różnych zwierzaków, mają też ryby, mają gryzonie, no różne stwory, mają gady trzymane, tak na marginesie mówiąc, w fatalnych warunkach, już kusi mnie, żeby gdzieś na nich donieść. Bo nie mogę patrzeć na to, jak żyją gekony czy kameleon, no ale cały czas jeszcze tego nie zrobiłam, zobaczymy. Tam mają pielęgnicę papuzią pomarańczową. Fakt, że większe od tych moich, bo moje to są tam dzieciaczki, pomalutku rosną, mniej więcej wielkości moich skalarów, może trochę większa, i chcą za nią 150 zł. Nie wiem, czy to jest dużo, czy mało, ale wydaje mi się, że to jest spora kwota. Cały czas ta ryba biedna w 60 litrach siedzi i czeka, aż ktoś się zlituje i ją kupi. Widzicie, co się dzieje, tak? Tutaj od razu widać, który to jest samiec. Zobaczcie, co robi. Klariasy okazało się, że raczej na 100% są parą, bo samiec od co najmniej miesiąca próbuje sobie wykopać grotę w moim podłożu. Już nawet wykombinowałam, że wstawię im butelkę po wodzie. Butelkową ucięłam w dół, lekko go nadpaliłam, żeby nie był ostry. Ale niestety przesiadują tam kiereśniki. Klariasy w ogóle tam nie chcą wpływać, więc muszą mieć po prostu w podłożu zrobioną dziurę. No raczej im się to nie uda, bo jest to drobny kamyszek, taki żwirek, którym na pewno sobie groty nie zrobią, bo to cały czas będzie im się zasypywało. Może i dobrze, bo znalazłam filmiki, na których udało się rozmnożyć klariasy w warunkach akwariowych. Co podobno według różnych teorii i źródeł wszyscy głoszą, że jest niemożliwe, że one potrzebują hormonów, że potrzebują bardzo grubego podłoża, nie wiadomo co jeszcze. Chłopakowi się udało. Udało mu się, miał tych małych klariasów naprawdę całe mnóstwo. No a to później jest problem, bo co z taką dzieciarnią później zrobić, gdzie to oddać, skoro widzimy, jak dużo one rosną. Nie wiem, nie będę Was chyba więcej zamęczać. Mam nadzieję, że nikogo nie zanudziłam swoimi opowieściami. Trochę dłużej filmik trwa niż zwykle, mam okazję, więc trochę opowiadam. Powiem Wam tak jeszcze przy okazji. Jak widzicie, gałęzie wierzby trzymają się, nic się z nimi nie dzieje. Może gdzieś tam jakieś ciemniejsze się w niektórych miejscach porobiły. Ale to pewnie dlatego, że leżą w wodzie i nasiąkają, więc pewnie kolor z czasem się troszkę zmieni. Niestety nikt tych, które okorowałam, nie kupił, ani jednej sztuki. Nikt nie chce mieć wierzby w akwarium. Trudno. Pójdą do mnie do pracy, tam dziewczyny wykorzystają jako wystrój dla innych zwierząt. Nie zmarnują się. No widzicie, cały czas o tutaj pan się zakopuje, cały pod podłożem. Tak, to łatek już jest pod podłożem, w ogóle go nie widać. O, drugi też. I tak na zmianę. Więc nie wiem, jeśli się okaże, że będzie ikra i pokażą się maluchy, to na pewno Wam pokażę. Ogólnie, jeśli ikra przetrwa w tym akwarium, to będzie cud, dlatego że raczej żadna ikra jeszcze nie przetrwała, żeby coś się wykluło, bynajmniej nie zauważyłam. Bo mam węgorki. Węgorki uwielbiają świeżutką ikrę, po prostu są pierwsze w momencie, kiedy zbrojniki złożą ikrę, to samiec nie ma szans, zawsze się do groty władują i wywalą go, żeby zjeść to, co samica złożyła. Skalary niestety też ikrę składają, ale próbowałam odłożyć, próbowałam utrzymać i nie udało się, więc daję im spokój, niech sobie składają, inne niech zjadają. Jest to też jakiś pożytek.
sama natura, tak? Zwierzaki same sobie regulują. W momencie, kiedy coś padnie w akwarium, też nie wyławiam. Nie wyławiam ryb, które padną, bo padają na przykład ze starości albo dlatego, że któreś zrobiło im krzywdę. I praktycznie po jednym, dwóch dniach maksymalnie z takiej ryby zostaje tylko szkielet. Więc mięsko zostało zjedzone. Nie ma w tym nic złego, bo w naturze dzieje się dokładnie tak samo. A po co wyrzucać? Nie ma potrzeby. Jeżeli zwierzę nie jest chore, no to nie ma potrzeby wyrzucać. Więc polecam robić tak samo, jeśli ktoś ma duże akwarium i nie przeszkadza mu to, że przez chwilę gdzieś tam na dnie leżą zwłoki, które widać, to naprawdę nie ma problemu. No cóż, życzę Wam miłej niedzieli. U mnie słoneczna, ciepło. Podmianka za chwilę będzie zrobiona. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeśli macie coś do powiedzenia, chcecie się jakąś wiedzą ze mną podzielić, albo nie zgadzacie się z czymś, co mówię, macie do tego prawo. Każdy z nas ma swój wodny świat i uważam, że krytykować można każdego, jeżeli ktoś czuje taką potrzebę, ale niech każdy z nas ma tak, jak chce mieć. Tak, jak lubi, tak, jak mu się podoba. Nie wszyscy mamy taki sam gust, nie wszyscy lubimy to samo. Taki już jest świat, każdy z nas jest inny. Pozdrawiam.